Są dwa sposoby na to, by Volkswagen pędził 220 km na godzinę. Nowy Volkswagen Corrado. Jeśli jakiś samochód można nazwać niespełnionym, to Volkswagena Corrado. Jego atrakcyjne dwudrzwiowe nadwozie jest dziełem biura projektowego Karman i pierwotnie miało być chlubą Porsche, ale nie było. 16-zaworowy silnik 1.8 miał przewodzić ówczesnej stawce, ale ponieważ konkurencja wszędzie montowała turbo, tak się nie stało. Nawet podrasowana wersja G60, która rozpędzała się do setki w niecałe 8 sekund, nie spełniła pokładanych nadziei. Był to najdroższy samochód w historii Volkswagena. O pięknym kształcie, precyzyjnie skonstruowany i zapewniający radość z jazdy. Jego produkcję przerwano w roku 95, sprzedając niespełna 100 tysięcy egzemplarzy. Ale może jego czas jeszcze nadejdzie. Jako klasyk ten samochód na to zasłużył. Choć niestety, jeśli temu egzemplarzowi blisko do jakiegokolwiek szczytu, to najwyżej do szczytu sterty złomu. Była w nim taka gałka. The knob. No pewnie. Co ty możesz wiedzieć? Była po prawej stronie kierownicy. Do czego służyła? Do sterowania tylnym spoilerem. To prawda. Wiem wszystko o samochodach. Właścicielem naszego samochodu jest 38-letni elektrykarz. Nazwał swoją brykę Clarisse i wystawiał ją na pokazach oraz zlotach ulicznych. Ale później stało się coś, co położyło kres tej miłości. To auto ze szczytowego okresu twojej epoki. I do tego Volkswagen. Żona Asha, Christina, napisała do Tima i Faza, licząc na przywrócenie samochodu do życia. Prosto w kałużę. Idealnie. Miło mi. Jestem Tim, a to Faz. Christina. Gdzie Asz? W pracy. A samochód? Asz trzyma go tutaj. Już widzę, że to ten Corrado z płaskim przodem. Stoimy w obliczu czegoś wielkiego. 3, 2, 1. Co on zrobił? To wasze Corrado. To robota Asha? Tak. To taki rdzawy lakier? Zerknij na prawą stronę deski rozdzielczej. Oto gałka. Nie działa, bo nie ma prądu. Pogadajmy, a Faz obejrzy samochód. Mam nadzieję, że nie każą nam zrobić czegoś w tym stylu, bo to piękne auto zasługuje na to, by przywrócić mu oryginalny wygląd. Teraz wygląda okropnie. Volkswagen Corrado nie powinien tak wyglądać. Gdy poznała Masza, samochód był wspaniały. Miał fioletowy kolor i cały lśnił. Jeździliśmy na pokazy. Któregoś dnia wyjrzałam przez okno i zobaczyłam, że Asz pomalował go na matowo. Masz na nazwisko Karman. To ma związek, czy to tylko przypadek? Nie, Asz zmienił swoje nazwisko na Karman. Oficjalnie? Niemożliwe, z powodu Corrado? Wnętrze jest mocno zużyte. Na siedzeniach są pokrowce, a pokrowce zwykle coś ukrywają. Clarisse. To musi coś znaczyć. Cały układ wlotu powietrza jest niestandardowy. A to kolejny zwiastun kłopotów. Ta rdza została wypchnięta z komory rozprężnej, co świadczy o zmęczonym silniku, który się przegrzewa. Ten samochód pomalowano tak, by wyglądał, jakby miał się za chwilę rozpaść. Ale by osiągnąć taki stan, malowanie nie było potrzebne. Co się stało, że to auto tak wygląda? W lipcu 2017 roku u Asha zdiagnozowano nowotwór.
Pewnego dnia Ash stwierdził, że jego jedno jądro jest większe niż drugie. Pamiętam jego minę, gdy usłyszał diagnozę. Wsiadł do samochodu i powiedział, że to rak. To musiało być okropne. Byłam wtedy w ciąży. Mieliśmy trudny okres. Radiografia wykazała, że guz jest większy niż przypuszczano. A do tego dał przerzuty do węzłów chłonnych i żołądka, gdzie urósł o 2 cm w 2 tygodnie. A jak jest teraz? Co 3 miesiące aż przechodzi badania krwi, prześwietlenie i tomografię. Martwimy się, bo tego rodzaju guza łatwo usunąć, ale później często nawraca. Jesteś młodą dziewczyną, byłaś w ciąży i wkrótce miałaś zostać mamą. Czy martwiłaś się o przyszłość? Tak, bałam się, że zostanę samotną matką. Teraz macie synka. Asha nie było przy narodzinach? Nie, bo dostał sepsy. Sepsy? Wiele przeszliście. Co stało się z samochodem? Po diagnozie pewnie o nim zapomnieliście. Aż nie miał czasu, pieniędzy ani wiedzy, by coś z nim zrobić. Kiedy ostatnio Aż był szczęśliwy? Przed diagnozą. Aż często wzrusza się, gdy nasz synek czegoś się nauczy. Bał się, że nigdy nie zobaczy, jak mały chodzi. Jak myślisz, jak chciałby, żeby samochód wyglądał? Tak, jak powinien wyglądać. On lubi klasyki. Standardowo czy z pewnymi zmianami, na przykład innym kolorem tapicerki? Standardowo, im szybciej, tym lepiej. Zadbamy o to. Dziękuję. Zajrzyjmy do Faza. Podciągnij spodnie, pani idzie. Co zauważyłeś? Musimy pozbyć się tego lakieru. Mamy tu rdze na profilach, a wnętrze wygląda okropnie. Uwielbiam go. I tak bierzemy auto. Jazda. Do warsztatu z nim. Kręć. Następnym razem go nie poznasz. Jest w okropnym stanie. Ma gałkę, reszta się nie liczy. Ale gała nie działa. Nie będzie łatwo podnieść ten spoiler. W warsztacie przekonamy się, co jeszcze nie działa w 29-letniej niemieckiej maszynie. Zajrzyjmy pod spód naszego Corrado. Przyda ci się to. Wcale nie. To Corrado. One były kuloodporne. Weź. Daj spokój. Ale ślicznotka. Widzę dziury przy haku holowniczym. Tu jest dużo rdzy. Pamiętajmy o tym. Nie musisz sprawdzać. Tu wszystko przegniło. Jeszcze sobie popatrzę. Plastikowy bak, a więc nie będzie zardzewiały. Ten samochód będzie wymagał mnóstwa pracy. Jest zmęczony mechanicznie, a z silnika wypływa olej, co świadczy o zbyt wysokim ciśnieniu. Musimy zajrzeć do silnika. Pogadajmy. O co chodzi? To Volkswagen, prawda? Volkswageny warto ulepszać, przyspieszać. To raczej wolne samochody. Chcę przełożyć mu silnik z Golfa 4. 1.8 GTI Turbo. Podoba ci się? Super pomysł.